Jesteśmy dzisiaj na ostatkach surf castingowych, czyli takich zawodach, które no, kończą w jakimś tam stopniu sezon ten morski w Polsce. Koło mnie Jacek Frączek, za chwilę porozmawiamy sobie o wędkarstwie. Pierwsze ostatki surf castingowe i drugie odbyły się w Karwi. Teraz jesteśmy we Władysławowie. Dlaczego? Tak, jesteśmy we Władysławowie z tego względu, że tak jako klub pomyśleliśmy sobie, że no Karwia oczywiście jest wspaniałe łowisko, wspaniała atmosfera, wspaniali są tam zawodnicy, organizatorzy w Karwi, ale pomyśleliśmy sobie, że mamy członków klubu w sumie z całego naszego wybrzeża polskiego i czemu nie zrobić tak, że co roku te nasze ostatki klubowe są gdzieś tam w innym rejonie. W tamtym roku były w Karwi, w tym roku były w Warszawie, być może w przyszłym roku będą w okolicach Słupska i tak dalej, i dalej, i dalej, aż do strony zachodniej. Ostatki surf castingowe to takie podsumowanie też roku wędkarskiego w naszym klubie. Jak zwykle mamy, widzę, puchary dla najlepszych zawodników według rankingu Władek Team. No tak, no tradycja jest już u nas od 3 lat, że mamy ranking zawodników i rywalizujemy na wszystkich zawodach tutaj dostępnych na terenie kraju, łącznie z mistrzostwami Polski w różnych dyscyplinach morskich, co pozwala nam wyłonić tą top trójkę, tą najlepszą trójkę, ale oczywiście, że nie tylko trójka jest najlepsza, jako kluby wyróżniamy do 10, no i oczywiście no, słynną naszą pechową, może bardziej szczęśliwą trzynastkę, że zawsze szczęśliwa trzynastka także jest brana do klasyfikacji. Tak często z mężem jeździsz? Zawsze. Zawsze prawda jest tak, że nawet w większości to jest tak, że on nie chce, a ja chcę. Aha. I wtedy, kiedy go wyciągnę, to tak jak się uprze, to jest powiedzmy, mówi tak, jedziemy dobra, maksymalnie na 2 godziny, ale zostajemy dłużej. I zawsze jakieś efekty są. Wtedy im bardziej nie chcę, tym bardziej są efekty. Także polecam wszystkim żonom, żeby nie krzyczały na mężów, żeby się również wybierały z nimi nad wodę. Nawet jak jest taka pogoda jak dzisiaj, to jest mnóstwo jodu w powietrzu i to jest sama przyjemność i to naprawdę wiąże rodzinę. Pokręcić sobie teraz? Nie. Dobra. A co się stało? Czekaj, przyjmą, wiesz? No, teraz jest dobrze. Zapomniałem rec nacisnąć.
Musimy powtórzyć to jeszcze raz, bo zapomniałem rec nacisnąć. Także koło mnie kolega Piotr Kaźmierski na drugim miejscu. W tym roku jesteś w rankingu Władek Team, ale w zeszłym roku też byłeś wysoko, nie? Też byłem wysoko. Nie wiem, nie pamiętam już, kurczę, na którym, ale było wysoko. Było chyba w pierwszej trójce, tak. Dobrze, a taki laik, który chce się wybrać z rodziną na plażę, nawet teraz mamy listopad, zobaczcie, jest fajna pogoda, na co najlepiej powinien łowić? Do sklepu 3 śledziki kupić i myślę, że na tego śledzia, bo jest to ogólnie dostępne. I wtedy co? Kroisz taki filecik śledziowy, robisz też taki długi, taki podobny do tubisa? Taki długi, oczywiście, jak najbardziej. Używasz nić? Tak. Czyli jednak jest ten zamach, jeżeli chyba, że tam jest ktoś początkujący, no to nie wiadomo jaki ma sprzęt. Natomiast my tutaj mamy dość taki no, porządny sprzęt, że tak powiem, no i są to chłopy rosłe, mają tą siłę wyrzutu, naprawdę. No i ten śledź się no, mimo wszystko rozrywa przy wyrzucie, dlatego trzeba go zabezpieczać nitką. Daleko trzeba zarzucić tutaj we Wody Sławowie, żeby skutecznie łowić ryby? Myślę, że to tak jak tutaj widzimy, jest takie miejsce, no... Nie wiem, no w granicach 100 metrów na pewno trzeba rzucić, 80-100 metrów. Czyli taka w granicy rzutu po prostu wędkarza, który ma zwykłą wędkę też, taką surfcastingową tanią. No, oczywiście, że tak. I tą wędką jak najbardziej dorzuci, tą odległość, gdzie my chcemy tutaj poławiać i łowimy przede wszystkim. No. Przynęta tradycyjnie śledzik. Druga przynęta nieduży tubis w całości. Nie krojony, tylko w całości. I tak w połowie przyponu pływająca kuleczka taka. No zobaczymy, co z tego będzie. Myślisz, że taki tubis w całości jest lepszy, nie? Niż te krojone? Podejrzewam, że troszkę selekcjonuje kurcze ryby, bo... Mała flonderka na to się raczej nie skusi, a już jak podejdzie, to już większa, albo dorszyk od razu skubnie. Dobra, a... Proszę bardzo. A ta kulpa, słuchaj, co ona ci daje? To mi daje, że flondra jest bardzo ciekawską rybą, że tak, za dnia flondra widzi kolorowe rzeczy, takie podpływa, sprawdza, co to jest, a w nocy mam latarkę UV, naświetlam ją latarką i ona świeci i tym samym przyciąga ciekawość flądry i zainteresowanie innych ryb, powiedzmy. A samo to, że to jest wypornościowe, to nie gra roli? Troszeczkę gra, żeby mi to nie leżało na dnie, to troszeczkę zawsze tam jakieś ruchy wody są, to w ten sposób ta rybka udaje taką martwą rybkę, ale ruszającą się, a nie leżącą bezwładnie na dnie, prawda? Mhm. W ten sposób. No to zarzucaj. Okej. Ładnie, w tą dziurę! Dziurę, tak jest. Bardzo dobrze. Dziurę, tak mi pasuje. Może nie podciągać za sprawy, niech się tam... Króciutko niech się ułoży, tak jest. Pokaż tą drugą jeszcze. Tu jest coś innego, drugą, tak? Drugi zestaw mam zrobiony troszeczkę... Znaczy w ten sam sposób, tylko że troszeczkę inne przynęty. Tu mam świeża makrela. Ma swój specyficzny zapach, a u dołu wczoraj kochana żona kupiła mi w markecie krewetki i proszę bardzo, na kolację część zjedliśmy, a część została nam na ryby, także wykorzystam, też jakiś inny zapach ma, no zobaczę co i... Dobra, ale ona jest nieprzyrządzona, to jest świeża jeszcze krewetka, rozmrożona tylko. To jest tylko rozmrożona, tak. No i zobaczymy, no sprawdzę. No jasne, zarzucaj. Rzucam. Wspomniałeś, Jacku, że 82, 3 czy tam 5 zawodników liczy nasz klub, ale takich członków, którzy niekoniecznie są zawodnikami, bo to trzeba też wytłumaczyć, że zawodnik to jest ten, który startuje w zawodach i zdobywa punkty liczone do rankingu. Mamy też dużo
członków klubu, którzy no niekoniecznie startują w zawodach, wolą się z nami spotykać na plaży. Jest ich już 122, ale w tegorocznym rankingu Władek Team wzięło udział ponad 70 zawodników. To jest dobra liczba. Z roku na rok coraz więcej. No tak, ja myślę, że tak, że gdzieś to było około 76-78 osób, także no jest to prawie 100% zawodników, porandy zawodnika wzięło udział w zawodach na terenie naszego kraju, także jest to frekwencja, jest bardzo, bardzo dobra. Oczywiście nie wszyscy brali 100% udziału we wszystkich zawodach, niektórzy brali pojedynczo 1, 2, 3, 3, 4 imprezki, ale jednak ta mobilność była wśród naszych zawodników, każdy chciał się gdzieś tam z każdej jak najlepszej strony pokazać jako reprezentant naszego klubu. No i ta sportowość, budowanie tego rankingu władkowego zaskutkowało tym, że mamy 3 osoby w kadrze narodowej. No tak, jest to praca 3-letnia, w sumie 3-letnia klubu, natomiast zawodników 3-4-letnia i no udało nam się teoretycznie, że w tym roku no, mamy nominację, powinno być 3 reprezentantów naszego klubu do kadry PZU. A jutro mamy no, następną rocznicę, no, 100-lecie niepodległości Polski. Dlatego też wszystkie nasze dyplomy, które dzisiaj zdobędą zawodnicy, posiadają takie specjalne, bardzo fajne logo, żeby sobie no, też w jakiś sposób mogli przypomnieć, że to właśnie w przeddzień Święta Niepodległości no, zdobyli tą upragnioną nagrodę. No i chyba co, pogratulujemy tym zawodnikom, którzy za chwilę otrzymają te puchary. No na pewno trzeba wszystkim pogratulować, wszystkim uczestnikom, czyli 50 osobom. Razem i oddzielnie podziękujemy im za to, że zechcieli poświęcić swój wolny czas, żeby tutaj przyjechać, bo są zawodnicy z terenu całego kraju nas na tych zawodach. No jest to na pewno, ostatki są pamiętliwe. Może setne, nikt nie będzie pamiętał pierwszych, nikt, ale te trzecie na pewno każdy będzie pamiętał, prawda? 100 lat niepodległości się zdarzy tylko raz na 100 lat. I życzmy sobie, żeby za 100 lat klub Władek Team dalej istniał. Wówczas będziemy mieli 103 ostatki.